I would like to ask Madame Małgorzata Naumann, Director of the Staff and Distinction Office of the Chancellery of the President of the Republic of Poland, to come and begin the ceremony of awarding the Order for Merit of the Republic of Poland to Mr. Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank. Zapraszam pana prezydenta. Welcome, Mr. Jean-Claude Trichet. Welcome. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla wspierania reform gospodarczych w Polsce, za rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie finansów odznaczony został Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej obywatel Republiki Francuskiej pan Jean-Claude Trichet. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni państwo, często mówimy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale myślę, że czujemy, że ważne jest również przekonanie, iż prawdziwych przyjaciół poznaje się w chwilach ważnych, także i pięknych. Dlatego chcę wyrazić ogromną satysfakcję, że mogłem skorzystać z przywileju głowy państwa, jaką jest możliwość wyróżniania i składania podziękowań w imieniu całego państwa, całego narodu, tym, którzy się zasłużyli dobrze, także poprzez współdziałanie, poprzez przyjaźń, poprzez zrozumienie potrzeb polskich. I w tym wypadku serdecznie gratuluję. Serdecznie gratuluję odznaczonemu zarówno z tytułu zasług sprzed 20 nieomal lat, kiedy Polska była w biedzie i wielkich trudnościach na początku naszej trudnej, ale przecież niezwykle owocnej transformacji, jak i dziękuję serdecznie za postawę, za pomoc w tym momencie szczególnie ważnym i pięknym, jakim był proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Serdecznie gratuluję i z całego serca dziękuję. To w jakiejś mierze jest symboliczne wydarzenie, bo nie tylko symboliczny jest czas przyznania tego odznaczenia, koniec trudnej i wymagającej, a zarazem udanej kadencji pana prezesa. Cieszy mnie także, że ceremonia odznaczenia ma miejsce na tak ważnej konferencji organizowanej przez Narodowy Bank Polski. Konferencji, która gromadzi najznakomitsze osobistości środowiska ekonomicznego. Konferencji, która odbywa się w przededniu jakże kluczowego posiedzenia Rady Europejskiej i dotyka istotnych dylematów, przed którymi stoi dzisiaj Unia Europejska. Unia Europejska jest konstrukcją w nie mniejszym stopniu polityczną, co gospodarczą, opartą na wspólnie posiadanych wartościach i na zasadzie wspólnej odpowiedzialności i solidarności jej państw członkowskich. Jest konstrukcją, dzięki której naturalne polityczne i gospodarcze konflikty interesów rozwiązują się w drodze negocjacji i wypracowywania kompromisu. Jest konstrukcją, która
zapewniła bez mała całej powojennej Europie kilkadziesiąt lat pokoju. To trzeba pamiętać szczególnie w Polsce. Ustanowienie strefy euro, obszaru wspólnego pieniądza wewnątrz Unii Europejskiej, było dalszym ważnym krokiem na drodze do ściślejszego integrowania się narodów Europy, integrowania się całego kontynentu. Do Europy bezpiecznej gospodarczo, solidarnej i otwartej na kolejnych członków i na dalszą integrację. Nie powinniśmy dziś w dobie kryzysu ani o tym zapominać, ani zaniechać działań, które by uniemożliwiły zaprzepaszczenie tego dorobku. Obecny kryzys w strefie euro to bez wątpienia moment zwrotny w historii całej Unii Europejskiej. Być może moment najtrudniejszy od początku procesu integracji. Zachwiana została bowiem stabilność strefy euro i boleśnie nałoczniły się braki w tej konstrukcji. Globalny kryzys finansowy uwypuklił mankamenty w organizacji instytucjonalnej i w funkcjonowaniu strefy euro oraz całej Unii Europejskiej. Niektóre rozwiązania instytucjonalne i zasady leżące u ich podstaw wymagają przeformułowania, inne bardziej rygorystycznego przestrzegania, jeszcze inne po prostu uzupełnienia. Mając świadomość wszystkich ułomności w konstrukcji strefy euro, nie można jednak zapominać, że na tle wcześniejszych przedsięwzięć integracyjnych Unia Walutowa jest projektem absolutnie wyjątkowym. Sukces wspólnej waluty to nie tylko stabilność cen. Średni poziom inflacji w strefie euro w ostatnich 12 latach wyniósł 1,97%. Precyzyjnie tyle, ile założony cen i cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. I to cel zdefiniowany jako poniżej, ale blisko 2%. Tak to zostało zapisane i tak jest. Zatem skuteczność walki z inflacją należą się gratulacje dla Europejskiego Banku Centralnego i jego kierownictwa. Ale wspólna waluta to także dodatkowa wymiana handlowa, wzrost gospodarczy oraz 14 milionów nowych miejsc pracy. Strefa euro to także projekt jutra dla krajów dotychczas nieobjętych jej zasięgiem, takich jak na przykład Polska. Nie chcemy stać bezczynnie z boku, czekając na zastąpienie złotego euro. Pragniemy aktywnie brać udział w reformowaniu ustroju Unii Walutowej, uczestnicząc podobnie jak 5 innych krajów spoza strefy euro w pakcie Euro Plus oraz aktywnie współkształtując nowe zasady zarządzania gospodarczego, co jest istotne z punktu widzenia nie tylko naszych chęci, ale także woli uczestniczenia w Unii Walutowej w przyszłości. Jednocześnie sami chcemy kontynuować politykę, która zapewni Polsce spełnienie warunków nominalnej i realnej konwergencji. Ważne jest, aby proces reform instytucjonalnych w Unii Europejskiej był otwarty i aby prowadził ją ku dalszej integracji, do pogłębionej integracji. Wspólny, większy wysiłek umożliwi poprawę działania Unii Monetarnej, a tym samym zapewni Unii Europejskiej stabilność oraz zdolność do reagowania na zachodzące w jej otoczeniu zmiany. Wzmocniona i powiększona o nowych członków strefa euro pogłębi integrację europejską i zwiększy znaczenie Europy na forum globalnym. W przeszłości niejednokrotnie kryzysy stawały się katalizatorem ważnych, acz trudnych i odkładanych w czasie zmian. Jestem przekonany, że Unia Europejska i strefa euro wykorzystają obecny kryzys
do odważnych i dalekowzrocznych działań, działań, które wzmocnią fundamenty integracji europejskiej i zadecydują o sukcesie zjednoczonej Europy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego głęboko wierzę, że skuteczną odpowiedzią na kryzys jest głębsza integracja w ramach Unii Europejskiej i ściślejsza współpraca państw członkowskich oraz solidarność pomiędzy nimi. Wierzę, że Europa nie odwróci się od tych wartości, które legły u podstaw nowoczesnej wspólnoty i o które przez lata wspólnie walczyliśmy. Że Europa pozostanie solidarna, bo tylko tak może zapewnić dobrobyt i pokój swoim obywatelom. Mówię to z całą odpowiedzialnością i z całą głębokością moich polskich uczuć i emocji. Mimo sporów i egoizmów, które nasilają się w trudnych czasach, wielki projekt cywilizacyjny naszego kontynentu, w którym rywalizację zastępuje wspólny wysiłek i wzajemne zaufanie, musi iść dalej do przodu. Liczę, że także ta konferencja zorganizowana przez Narodowy Bank Polski w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej przyczyni się do wymiany doświadczeń i do wypracowania pomysłów, które pomogą Unii Europejskiej jako całości zmieniać się dalej na lepsze. Lepsza polityka gospodarcza w Unii Europejskiej będzie dobrze służyła wszystkim narodom i obywatelom Europy, czego sobie i Państwu życzę z całego serca. Dziękuję bardzo.